Już w środę, zdaniem synoptyków, wróci mroźna zima. Wprawdzie Suwalczani przyzwyczajeni są do ekstremalnie niskich temperatur, ale warto pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu dzieci, o osobach starszych i... Każdy o założeniu czapki. Noc z wtorku na środę przyniesie obniżanie temperatury do minus 15-16 stopni Celsjusza i gdyby nie spodziewany północno-wschodni wiatr, większego wrażenia na suwalczanach mróz by nie sprawił. Progności przewidują jednak, że odczuwalna temperatura może osiągnąć nawet 33 stopnie poniżej zera. Niesprzyjające warunki pogodowe każą nam przypomnieć, że na drogach wciąż panują dość trudne warunki. O ile główne arterie miasta są w dobrym stanie, o tyle mniej uczęszczane szlaki, pokryte są wciąż śnieżnolodowymi nabojami, a wiele dróg gminnych to prawdziwe lodowiska. Kierowcy powinni pamiętać o tym, a także ze zrozumieniem traktować pieszych. Siedząc w aucie nie czujemy mroźnego wiatru, a piesi tak. Zatem, drodzy kierowcy, wykażcie się empatią i zrozumieniem.